Cześć, witam bardzo gorąco na kanale 10 minut spokoju i kiedyś wydawało mi się, że nigdy, przenigdy nie nagram takiego filmu, w którym ja sobie siedzę i po prostu do Was gadam. Wydawało mi się to strasznie nudne, niepotrzebne, kto by chciał to oglądać? Ale tak doszłam do wniosku, no raz, że nigdy nie można mówić nigdy, trzeba się otwierać na nowe, a dwa, czy tam trzy już, czasami najprostsze rzeczy są najlepsze, więc tak pomyślałam sobie, że ja o tym wszystkim, co się u nas niedługo wydarzy, tak po prostu Wam powiem. I to też będzie taki film totalnie spontaniczny, bo szczerze mówiąc nie wiem do końca, co Wam powiem. Chcę Wam powiedzieć bardzo dużo, ale przede wszystkim chcę Wam powiedzieć, że te niektóre komentarze, które się pojawiały gdzieniegdzie pod filmikami, pod zdjęciami na Instagramie są prawdziwe. Tak, byli tacy, którzy zauważyli, że wyglądam nieco inaczej, że jakaś jestem taka promienna, że coś tutaj się chyba zmieniło, że ten brzuszek taki... No rzeczywiście, tego się już nie da ukryć, mój brzuch zdecydowanie się powiększył. Przy trzecim dziecku powiem Wam, że to już nie są żarty. Te pierwsze kilkanaście tygodni i już od razu jest brzuch widoczny. To się wszystko tutaj szybko dzieje, ale do rzeczy, to jest oficjalna wiadomość, będzie dziecko numer 3. Tak się przypadkowo złożyło po raz kolejny. I powiem Wam szczerze, tak naprawdę szczerze, że na początku no jakoś tak... super nie pałałam radością. To jest, nie wiem jak Wy macie, jak Wy miałyście, ale dla mnie na początku to jest zawsze szok. To jest szok i takie zamartwianie się, kurczę, czy ja dam radę, tutaj dwójka dzieci, no wiecie, też ten urlop macierzyński, kasa, to wszystko, jak to pogodzić, jak to wszystko pomieścić, jak to ogarnąć, ale powiem Wam, że minęło już, Boże, który to tydzień? Jakiś tydzień 14, 15, minęło już te kilkanaście tygodni i już się cieszę, oczywiście, wszystko jest super, wszystko jest fajnie. No i tak, i czekam na to, co się wydarzy. Bardzo, bardzo powoli rozkminiam sobie, jaki wybrać wózek tym razem, jak tutaj zagospodarować tę przestrzeń, jak w tym mieszkaniu, w tym pokoju małym pomieścić trójkę dzieci. Ale spokojnie, ja myślę, że to są takie tematy, które jeszcze pojawią się w osobnych filmach, ale tak naprawdę moje życie wygląda tak, jak wyglądało, tak? Piję sobie spokojnie kawkę, mogę sobie z Wami poplotkować, jem to, co jadłam, no wiadomo, no staram się trochę bardziej dbać o siebie, ale wiecie, no to też nie jest taka wiadomość, która przewróciła moje życie do góry nogami, zresztą to już jest trzeci raz, więc myślę, że to już się zupełnie na mega luzie podchodzi do tematu. Z takich rzeczy, które bardzo lubię robić w ciąży, to jest joga. I w tym tygodniu po raz pierwszy się wybieram, bo czekałam też, żeby minął ten bezpieczny czas, tak? Dopiero po 12 tygodniu można, no w drugim trymestrze, tak? Można jakieś aktywności fizyczne sobie zafundować. No i powiem Wam, że joga, ja w ogóle uwielbiam jogę, ale joga w ciąży jest po prostu rewelacyjna. Wszystko się rozciąga, nie bolą mnie plecy, nie bolą mnie nogi. Chodziłam w ciąży z Baśką, w ciąży chodziłam na jogę, z Jaćką też. No i teraz też mam, no mam taki zamiar, w tym tygodniu zaczynam, trzymajcie kciuki. No i to super pomaga, naprawdę. No i też potem oczywiście świetnie się rodzi. No pewnie zastanawiacie się, jak dziewczyny zareagowały na to, że będą miały siostrę lub brata. Proszę bardzo, oczywiście nie mogłam tego nie nagrać. Wiecie co? Jest taka sprawa, że mama ma dziedziusia w brzuszku, wiecie? Co? No. Dlatego ostatnio Was prosiłam, żebyście tak mnie nie... uważały na mamunię, nie przypadkiem nie uderzyły mnie w brzuszek, tak? Zobacz, widzisz jaki mam duży brzuszek już? I tu siedzi dziedziuś, będziecie miały siostrzyczkę albo braciszka. Ja też trzy siostrzyczki.
No, będziecie, no ja też mam nadzieję, że to będzie dziewczynka i będziecie wtedy trzy siostrzyczki. Mama, ja chcę nazwać Róża. Róża? No mi się też podoba. Dobra, a chcesz zobaczyć zdjęcie tego dziedziusia? Zobacz. On tutaj już go tak trochę widać. I tak tutaj siedzi w brzuszku sobie, widzisz? Wow! Duży już, co? Wow. To jak chcesz nazwać ją? Róża. Róża? No mi też się podoba. Już ma dziedzicza? No. A gdzie jest? Kiedy się urodzi? Wiesz co? No, urodzi się za parę miesięcy. Urodzi się w sierpniu. Wiesz? W wakacje. Będą wakacje, to się urodzi. Więc musimy poczekać na dziedziusia. Będziemy patrzeć, jak rośnie brzuszek. Tak? Szykować ciuszki dla dziedziusia i miejsce. I łóżeczko malutkie! No? Mama, czy on może będzie stał na górze u mnie? Na górze nie, za malutki będzie, wiesz? Ja myślę, że tu mu zrobimy, gdzie kulki, zrobimy mu taki kącik tutaj. To dobry pomysł, myślisz? No i będę go nosić. No i przytulać i opiekować się. Będziesz pomagała mamie? Nie. Nie? Jak wyjdziesz, to będę się pilnować. Będziesz go pilnować? Super. Co ja wam jeszcze mogę powiedzieć? Mogę wam powiedzieć, że cały czas nie wiem, czy to będzie chłopak, czy dziewczyna, bo na tym USG genetycznym było jeszcze zdecydowanie za wcześnie, żeby widzieć i wiedzieć, aczkolwiek nie ukrywam, że mam nadzieję, że to będzie trzecia córeczka. Pojawiły się też już nawet pierwsze typy imion. Jedno imię wytypowała, jak już widzieliście, Barbara, jest to imię Róża. No i tak, będziemy czekać. Na pewno przy następnym USG będę już wiedzieć, czy tam w środku jest chłopak, czy dziewczyna. Trzymajcie kciuki za dziewczynę. I w ogóle słuchajcie, dajcie mi znać, jakie filmy takie ciążowe się nagrywa, jakie tematy ciążowe krążą na YouTubie, bo ja, szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia. No na pewno te wyprawkowe filmiki, no może jakieś pakowanie torby do szpitala, no ale wiecie, do tego to jeszcze mam czas, ale tak właśnie myślę, kombinuję i nie wiem, co by było fajne, co byście chcieli zobaczyć. Na pewno będę wszystko... Na pewno będę chciała zrobić fajny kącik dla maluszka, więc to też wam pokażę, ale do tego wszystkiego jeszcze sporo czasu zostało. No i też jeżeli macie jakieś pytania, które chcielibyście mi zadać, jak to jest mieć świadomość, że niedługo będzie się matką trójki dzieci, to śmiało, proszę bardzo, to jest właśnie ten moment. I może jakieś takie Q&A, też to by był taki pierwszy film na moim kanale. No widzicie, nowe życie, nowe filmy, pierwszy film taki pogadankowy, pierwsze Q&A, no, jak to się człowiek zmienia? Chciałam wam jeszcze powiedzieć, że strasznie się cieszę i korzystam z takiego dobrodziejstwa drugiego trymestru, powiedzmy. Widzicie? Tu nie ma ani jednego pryszcza. Widzicie te włosy? Jakie są gęste i jak się kręcą. Pytacie mnie, czego ja używam? Okej, mam ostatnio spoko pastę do kręcenia loków, ale to jest po prostu drugi trymestr. Drugi trymestr, tak się dzieje. Trzeba się cieszyć, trzeba z tego korzystać, no bo te mamy, które no już urodziły i karmiły, no to wiedzą, że potem się te włosy traci. A i cera nie taka, bo to hormony muszą do siebie wrócić i tak dalej, i tak dalej. No. Nie wiem, co jeszcze mogę wam powiedzieć, ale chyba najważniejsze jest to, że podzieliłam się z wami tą radosną nowiną. Trzymajcie za mnie kciuki, jeżeli wy też oczekujecie, też spodziewacie się, to ja trzymam kciuki za was. Będziemy razem łączyć się w radości, też może w bólu trochę, bo jakieś tam dolegliwości podejrzewam, że później się pojawią. O, właśnie, pamiętam, że przy Baśce to... przy Baśce miałam zgagę pod koniec, nie mogłam spać i chyba ręce mi drętwiały. Było coś takiego. Przy Jadźce chyba mniej. Zobaczymy, jak będzie tym razem. No i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. A żeby go zobaczyć, to oczywiście subskrybujcie kanał 10 Minut Spokoju. No i hello! Przy takiej radosnej nowinie, no to musi być dużo kciuków w górę. Do zobaczenia.